jakiś rok temu testowałem w Minecrafcie epicki telefon! O, dokładnie ten, który właśnie teraz trzymam! I dokładnie ten sam, który właśnie teraz zaleje w wodzie papatki! I ten oto piękny sprzęt przez ostatnie kilkanaście miesięcy dostał bardzo dużą aktualizację! Znaczy, no wiecie, nowe aplikacje i tak dalej, i tak dalej! Dlatego nie mogę odpuścić i muszę je przetestować! Ale najpierw, jako że już utopiłem mój wcześniejszy telefon, muszę zrobić nowy! Więc przestudiujmy sobie szybko budowę telefonu! Jak wiadomo, każdy telefon składa się ze sztabki żelaza, redstone'a i jednej nitki? Okej, gdzie w telefonach są nitki, nie mam pojęcia. Ale ewidentnie każą dać nitkę, więc spoko, nie ma problemu. O, i dostałem kable. Woho, czy coś? Dobra, spodziewałem się czegoś bardziej zaawansowanego. Spokojnie, spokojnie. Kable to dopiero początek. Bo jak powszechnie wiadomo, cztery sztabki złota i jedna szyba oraz dwa kable dadzą nam nic innego jak ekran. Nie wiedziałem, że w ekranach telefonu są aż cztery złota. Cztery złote to może by i pasowało, ale cztery złota? Na bogato albo wcale, lecimy z tym koksem. Mamy ekran, mamy kable, więc przydałoby się w końcu coś innego ważnego i nie chodziło mi o buty z żelaza, chociaż one też są ważne. Chodziło mi oczywiście o crafting łapki w górę. Ej, nie, dobra, to jednak nie jest łapka w górę, to jest bateria. Byłem blisko. Łapki w górę to w sumie takie trochę baterie, tylko że dla mnie, więc zostawcie łapkę, proszę. A my już oficjalnie mamy i baterię, i ekran. Dlatego teraz dodamy rzecz, którą każdy szanujący telefon musi mieć w sobie, czyli oko Endera. To się robi coraz dziwniejsze. Co jest? O co w ogóle chodzi z tymi craftingami? Dlaczego one są takie powalone? To jest chyba jakiś procesor w ogóle. Nie wiem, nie znam się, mój procesor w telefonie i w komputerze nie ma oka. Ale to może mój jest jakiś dziwny, okej, przepraszam. No i proszę państwa, ostatnia, najważniejsza część. Wcześniej były żelazne buty, teraz żelazne spodnie. Tylko z jednym kabelkiem na dole, żeby nie było. I tak oto powstała obudowa naszego telefonu. No to chyba logiczne, co nie, że jeśli połączymy teraz wszystko w jedno, to w końcu dostaniemy nasz długo oczekiwany telefon. Telefon, który kryje w sobie pełno nowych programów, o których jeszcze nie wiemy, ale póki co wygląda bardzo podobnie jak ten sprzed roku. Tu się na razie nic wielkiego nie zmieniło. Wchodzimy do środka, mamy trzy aplikacje. Ustawienia, sklep, maile, chcę do sklepu. Jak nie ma połączenia z internetem, co? Ja cię, no oni mi każą jakieś routery budować. Dobrze, dobrze, jak już robić takie rzeczy, to z przytupem wiadomo. Potrzebujemy routera, zaraz jakąś ładowarkę będziemy potrzebować, bo się rozładuje. Świetnie! Bardzo kocham takie rozbudowane mody, które potrzebują wszystkiego do wszystkiego. Powiedzcie mi może jeszcze, że ja muszę włączyć ten router, tak musiałem go włączyć. Dobra, mam już internet, okej? Proszę połączcie. Nie powiedziałem coś, halo! Połącz się, proszę! Denerwuje mnie już ten mod, wchodzi na kolejny poziom absurdu. Ale udało mi się w końcu dostać do aplikacji! O kurde, ale ile nowości! Kiedyś w tym telefonie było dosłownie 5 aplikacji! Teraz doszły mapy, doszła kamera, doszły zdjęcia, muzyka była. Tych warpów chyba nie było i TNT chyba nie było. 62 dolary! O, jest nawet X-Ray! Ale do tego wszystkiego potrzebuję pieniędzy. Mam 0 dolarów, nie podoba mi się to bardzo. Na szczęście tak się dziwnie składa, że tuż obok mnie leżą sobie darmowe szmaragdy! I byłoby naprawdę wspaniale, gdybym mógł je właśnie teraz włożyć do telefonu, ale nie, bo moja bateria właśnie odmówiła posłuszeństwa. Czy to wszystko to jest jakiś żart? Najpierw brak internetu, teraz brak baterii, no dobra, no! Zaraz się może w ogóle okazać, że ja wszystkie aplikacje sobie muszę skraftować osobno! Ładowarko, moja droga kochana, odpalam cię, naładuj mi telefon! Myśleliście, że to jest takie proste, nie? No właśnie niekoniecznie, bo najpierw musiałem naładować ładowarkę, żeby móc naładować telefon, to nie ma sensu, ale działa! I udało się, w końcu mamy 100% baterii! Czy to znaczy, że mogę doładować moje konto w banku? Zgadza się! Mam 64 dolary! Mogę sobie za to kupić na przykład zegar. O, wspaniale, zawsze o tym marzyłem. Trzeba to jakoś mądrze wydać, dawajcie. Kamera będzie okej, zdjęcia będą też okej. O, kontakty są za darmo, pasuje! Zostało mi jeszcze 58 dolarów, więc na ten moment proponuję na przykład wziąć sobie jeszcze świat. 64 dolary, to niech będzie jeszcze magia! I za ostatnie 10 dolców kupię sobie, o nie, nie starczy mi na mapy! Dobra, tyle styknie, potem doładuję konto i kupię kolejne rzeczy. Bo najpierw wiadomo, jak w każdym nowym telefonie! Dało mi się strzelić selfie jakieś, nie? Czy ja mogę tym strzelić w ogóle selfie? Nie wiem, czy mogę, ale właśnie robię zdjęcie redstone'a. Piękne jest, zgadzam się. O, okej, mogę przybliżać i oddalać? Mogę włączyć jakieś haku, nie mam pojęcia, co to znaczy, ale jest guzik i coś robi. A to co, to dzień dobry, a to wracę tutaj i to... O, selfie! Tak, tak, dokładnie tego potrzebuję. Proszę się ładnie ustawić, okej, idealnie, idealnie, zdjęcie! Poszło, mamy to, zrobiłem sobie selfie. I mam je w telefonie, naprawdę! Mało tego, wychodzi na to, że mogę je edytować. Albo nie, mogę zmienić tylko nazwę. W porządku, to mnie też satysfakcjonuje. Za to nie podoba mi się ilość baterii w tym urządzeniu. Co to jest w ogóle za telefon, że on się tak szybko rozładowuje, no? O, a korzystając z okazji, całkiem przypadkiem na ładowarce jest jeszcze więcej emeraldów. Kto by się tego w ogóle spodziewał? Fajnie, bardzo miło, ja dzięki temu będę mógł uzbełgić swoje konto. Ej, mogę zmienić tapetę. To moje zdjęcie, co? To jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Mało tego, wierzcie mi lub nie, ale ten telefon jest na tyle innowacyjny, że za pomocą suwaków mogę zmienić kolor całego urządzenia. Chciałbym na przykład, żeby było ono różowe. No i spoko, klikam OK.
Okej, mam różowy telefon. To się dopiero nazywa technologia. Nasze telefony w prawdziwym świecie będą potrafiły tak zrobić prawdopodobnie nigdy. A mój w Minecrafcie, proszę bardzo, już dzisiaj. A korzystając z tego, że doładowałem sobie trochę konta i wokół mnie były przed chwilą jakieś lamy, dlaczego tutaj nadal wystaje mi lama, okej. Tak, korzystając z okazji, że mam kasę, kupię sobie wszystkie aplikacje. To raczej nie jest dobry plan i wam zdecydowanie radzę nie kupować wszystkiego jak leci. Ja cię tym bardziej, że potrzebuję kolejnych dolarów. Tak to już jest w tych sklepach, no. Jedną aplikację kupiłem i już się uzależniłem. Naprawdę nawet nie chcę wiedzieć, ile staków emeraldów użyłem, żeby to wszystko kupić. Ale mamy to, każda jedna aplikacja z tego sklepu oficjalnie zakupiona. I w końcu możemy korzystać z wszystkich funkcji tego magicznego telefonu. W sumie to jestem totalnie ciekaw, jak mogą działać mapy. Okej, wygląda to nieźle. Po najechaniu pokazuje nam dokładnie, na jakich kordach jesteśmy. Ciekawie. Wcale nie mogę tego zrobić na F3, nie w ogóle. Ale jest coś fajniejszego. Opcja podziemia. Nie czaję do końca, o co tutaj chodzi, ale według niej gdzieś w tym miejscu chyba znajduje się jakaś wielka jaskinia. Dobra, chwilę, rozgryźmy to. Tu jest ta ścieżka, ona idzie prosto i na tych kordach, czyli 2, 6, 4, 6, 3, 312. O, czyli gdzieś tutaj powinna znajdować się jakaś jaskinia. Jednak czy to jest prawda? Ej, faktycznie jest jaskinia, ale w sumie gdzie nie ma jaskini? To jest w końcu Minecraft 1.18. Tu wszędzie jest jaskinia. Dobra, ale umówmy się, jakoś to działa, okej? A oprócz normalnych map, mamy również aplikację, która nazywa się Świat. A okej, myślałem, że to będzie coś bardziej odkrywczego. Mogę sobie tu zmienić czas? W sumie nie, chwilę, czekajcie. To jest aplikacja w telefonie, która pozwala zmieniać czas na świecie. To nie jest w żadnym stopniu normalne, co jest? Proszę bardzo, jest 23, ale chwilę, zaraz może być 15. O, a nawet 14, wspaniale. Jaki świat byłby piękny, gdyby istniała taka aplikacja. Może bym się w końcu nie spóźniał do szkoły, wohoł. O, mogę nawet burzę włączyć, dawać burzę. O kurde, ale to działa, jest burza. Ten telefon jest wszechpotężny. Wracając jednak do aplikacji, których nie było w nim jeszcze rok temu, jestem prawie pewien, że nie widziałem wtedy czegoś takiego jak TNT i czegoś takiego jak magia. Ale ja jestem prostym człowiekiem, więc wiadomo, zaczniemy od TNT. O kurde, Pele! To jest jakaś aplikacja do niszczenia świata! Proszę państwa, wybieramy miejsce, które chcemy zniszczyć. Ja na przykład chciałbym zniszczyć ten piękny cypelek, który tutaj jest. Żegnam bardzo serdecznie, jest iksik, pasuje. I teraz to, wybieram rozmiar TNT. Dobra, niech będzie 20 na start. Niech odpala się ono przez 10 sekund. Do tego niech będzie trochę ognia, trochę damage'a. Może jeszcze niech wyczyści itemy. I lecimy z tym, co to będzie. Explode! Kliknięte! I to jest chyba ten cypelek, co nie? No znak się w tym miejscu powinno coś wybuchnąć i wybuchło! Jakoś tak bez żadnego znaku, tak po prostu wybuchło i tyle, ale podoba mi się to, fajnie. Nie wiem, co się właśnie przed chwilą stało. A jakbym chciał trochę bardziej precyzyjnie wysadzić to piękne drzewo. Tym razem chciałbym, żeby odpalało się przez 3 sekundy. Nie ma mieć ognia, za to ma mieć rozmiar około, nie wiem, dajmy na to 2 TNT. Klikam explode, obracam się, to jest to drzewo. 3, 2, 1. Nie zniknęło. Dobra, to wszystko trzeba jeszcze dopracować, okej? Okay? Zamiast TNT zajmijmy się magią. Oho, ho, widzę, że mamy tutaj coś o wiele bardziej skomplikowanego niż się spodziewałem. Wygląda na to, że dzięki temu mogę sobie ustawić dosłownie każdą możliwą podkę, jaką tylko chcę. O, na przykład niewidzialność, tak, to jest coś, czego potrzebuję. Wybieram niewidzialność, ustawiam to na przykład na, o, nieskończoność, może niekoniecznie. 20 sekund, niech będzie i level 100, co? Niewidzialność level 100? Nie wiem, co to znaczy, nie wiem, czym to się różni od poziomu 1, ale jestem niewidzialny i mój telefon, o, teraz też jest niewidzialny. Fajnie, ten poziom 100 jest taki kompletnie nieróżniący się od poziomu 1, ale doceniam starania. Ale nie doceniam tego, że moja bateria po raz kolejny jest pusta, no dajcie żyć, no. Aplikacja Spawner. O, nie. Ten telefon ewidentnie jest zbyt potężnym narzędziem. Czekajcie, że mogę zbudować łódkę? Naprawdę, sprawię, że zaraz przede mną pojawi się łódka. Patrzcie na to. 3, 2, 1, mamy to! I co powiecie na to najpotężniejsze narzędzie w historii ludzkości? Tak, trzymam właśnie w ręce prawdopodobnie najbardziej zaawansowany telefon ever. I wykorzystuję go do spawnowania łódek, tja. Proponuję pójście z delikatnie większym przytupem. Co powiecie na to? Dzień dobry, panie gigancie, siema. O nie, nie, jeden! O kurde, byle zapomniałem, że kliknąłem 5. Co to tam 5? Ja mogę spawnować ich z 32. I nie muszą to być naprawdę giganty, ponieważ równie dobrze mogą to być na przykład withery. Tak, bo czemu by nie? To jest zły pomysł. Klikam spawn. O nie, o nie, o nie, o nie, co? O kurde, be!
cele. Co ja zrobiłem? Ole Orbia, co tu się dzieje? Zabił jednego, teraz drugiego. To jest piękne, to się dzieje. To prawda, prawdopodobnie już po moim pięknym świecie, ale co z tego? Było warto dla tego widoku. Jednak myślę, że to dobry moment, żeby skorzystać z aplikacji teleport. Ja, coś mi się kojarzy, że właśnie taka tutaj była. Jest ona na tyle piękna, że mogę sobie tutaj magicznie wpisać jakieś koordynaty i się stąd ulotnić. Żegnajcie, Widery. Tu jest bezpieczniej. Nawet pomijając to, że jestem na środku oceanu. Ta. No dobra, ale założę się, że na moim miejscu, mając ten telefon w dłoni, pomijając oczywiście aplikację TNT, ponieważ jest to oczywiste, waszą ulubioną aplikacją byłaby pogoda. Dobra, nie, no żartuję. Wiadomo, pogoda jest fajna, ale wiem, że byłby to X-Ray. X-Ray, który z tego, co widzę, pozwala mi przeszukać dosłownie każdą możliwą warstwę świata. Okej, zaraz ku mnie są diamenty na poziomie 12. A jak zejdziemy jeszcze niżej, są jakieś... O, jest kopalnia. I do tego jakiś wielki cave, co? Dobra, z jednej strony to jest chore, a z drugiej epickie. Sprawdźmy jednak przede wszystkim, na ile jest to prawdziwe. Według tego czegoś zaraz pode mną na poziomie minus 3 znajduje się wielka opuszczona kopalnia. Włączam więc mojego magicznego X-Raya, czyli tryb widza. I udajemy się w podziemia. So, zgadza się. A więc co ja mogę więcej powiedzieć niż to, że ten telefon jest prawdopodobnie bardziej zaawansowany niż wszystkie komputery, jakie kiedykolwiek widziała ludzkość. On jak gdyby nigdy nic skanuje sobie podłoże. On spawnuje sobie również jakieś Ender Dragony, Widery. Tam telefon jak każdy inny. Ale jednym od naszych smartfonów, na których prawdopodobnie oglądacie odcinek, się nie różni baterią, bo znowu się rozładował. Nie wiem czemu, ale jego bateria starcza na około minutę, co nie ma totalnie sensu. Ale sens ma za to zostawienie łapki w górę, suba i dzwoneczka. Wtedy gwarantuję wam, że znajdziecie tak jak ja mention całkiem przypadkiem. Okej, spoko, miło. A my widzimy się już jutro w kolejnym odcinku 15.30. Siema! Wow, a przed sobą masz właśnie teraz dwa filmy. Ten po prawej to ostatni niesamowity odcinek z dziwnych minecraftowych modów. I tak, zgadza się, jeszcze dziwniejszych niż ten. Więc jeśli go jeszcze nie widziałeś, to wbij konieczki. Widzimy się po drugiej stronie. Siema!